Witam serdecznie, Random i Conquerorem. Kolejny odcinek, mapa Autostrada. I kolejna niezła bitwa. Nie mogę powiedzieć, że była to dobra bitwa, ale nie była zła. Tak więc niezła bitwa. Zapraszam do oglądania. I tak pokrótce. Przeważnie na tej mapie, będąc TDK-iem czy czołgiem ciężkim, ustawiam się, jeśli oczywiście spotter, ustawiam się tutaj na górce, w takich krzaczkach. Sorry. Zawsze można obić przeciwnika, który wjeżdża do miasta. Wiadomo, no osłabimy go, to jakieś tam morale czy nie wiem, coś tam im spadnie i będzie na pewno łatwiej dokończyć przeciwnika, jak już jest obity. Wspomóc tutaj kolegów grających w mieście. Warto tutaj stać. Na pewno nie jeden z was został obity właśnie z tego miejsca przez jakiegoś TDK-a. U mnie zdarza się to bardzo, bardzo często. No i tak to wyglądało przez pierwsze kilka minut bitwy. Znaczy, szukałem sobie celu. Oczywiście miałem takiego niefarta strasznego, bo po środku czołgu, że tak powiem, to celowałem, a pocisk nie dolatywał bądź przelatywał. No po prostu nie trafiałem przy maksymalnym skupieniu celownika. To będzie chyba pierwsza sytuacja tutaj. To musiał poczuć. Nie, jednak nie. To będzie tu. Tak jak E4 tu wyjedzie. O właśnie. I tutaj. Nie, to nie ten. To w IS. W ISie czwartym bodajże pocisk w ogóle nie doleciał, czy ST1, już teraz nie pamiętam. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Tak, to będzie tu pocisk nie doleciał w ogóle. O właśnie, o tym mowa. Poleciał zbyt wysoko pocisk. Wyszło jak masło, przeciwnik oberwał. I tak tutaj się ich troszeczkę obija. Jedna z gąsienic uszkodzona. Gąsienica zerwana, stoimy! Dostaliśmy zbiornik. Dupa blada lemoniada. Zawieszenie naprawione. Ruszamy. No tutaj postanowiłem się wycofać, bo nadjeżdżają z tej strony, więc trzeba się cofnąć, żeby nie skapowali bazy. A że nie ma artylerii, to można spokojnie sobie schować się za budynek i wybijać ich. Nie wiem, dlaczego dzisiaj mi rwie przy nagrywaniu, nie mam pojęcia. Tutaj przyspieszę trochę, żeby do akcji poszło. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Za zero. Nie wiem,
że nie fart, nie mogłem w ogóle ISA 8 trafić. Nawet go chyba nie przebiłem też. Nie, przebił. Zdaje mi się, w głowie mi utkwił obraz z innej bitwy. Wyniki bitwy macie w opisie filmu, w linkach, screeny dokładniej. Tutaj w sumie taka bitwa spokojna, bo strzelanie jak do kaczek. No i tutaj sobie taką przerwę zrobiłem, stałem, bo już nie wiedziałem, gdzie jest ten Tedek. Ten Tedek tam w bazie jest u przeciwnika, tak więc to by było na tyle. To jest koniec bitwy. Tak więc dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się.